Dzień dobry, z tej strony Nathan Chwalewski, a dzisiaj w rozmowie dnia dość wyjątkowej, ponieważ znowu na żywo jest z nami pan Krzysztof Łuksza. Witam pana serdecznie. Witam serdecznie, witam pana, witam wszystkich widzów, słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo nam miło, że pan przyszedł i dzisiaj zaczniemy dość ciekawym pytaniem i myślę, że dość nurtującym ogromną ilość Polaków. Mianowicie chciałbym pana spytać o zdanie, jeżeli chodzi o kondycję prawicy. Jak to wygląda? Po obecnych wyborach parlamentarnych widzimy, że tendencja na terenie Unii Europejskiej pokazuje, że nurty prawicowe wzrastają. U nas w Polsce natomiast Koalicja Obywatelska wygrała pierwsze wybory od dłuższego czasu. Jakie ma pan zdanie na ten temat? To jest ciekawe pytanie i rzeczywiście tutaj pan słusznie zauważył, że troszkę co innego obserwujemy w Polsce, a co innego w Europie, gdzie prawica zdaje się trochę zyskiwać. Jeśli chodzi o Polskę, no to trochę w soczewce mamy kondycję prawicy w Sejmiku Małopolskim, gdzie Jarosław Kaczyński ma problemy, dlatego że lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości PiSu nie chcą zagłosować za posłem Kmitą, jako żeby wybrać go na marszałka województwa. Są tutaj spory, Jarosław Kaczyński grozi usunięciem z partii, tymczasem ci buntownicy, tak ich nazwijmy tutaj trochę w cudzysłowie, a może trochę nie, nie chcą się podporządkować i no jest to jednak, to wskazuje na pewną dezorganizację w szeregach największej partii prawicowej dzisiaj, czyli Prawa i Sprawiedliwości, czyli PiSu. Oprócz tego mamy bardzo dużo kłopotów, no takich, z prawem, no, tak to nazwijmy. Ostatnio komentowany jest list Kaczyńskiego do Ziobry. No wiemy wszyscy, o co chodzi, Fundusz Sprawiedliwości. Już przecież politykom prawicy są odbierane, czy są uchylane immunitety. Szykują się następne takie kwestie. Tutaj dziś wypowiedział się wiceminister MSZ, pan Szejna, że premier Morawiecki zamiast komentować, czy tutaj powiedzmy ingerować w polską dyplomację, no to powinien się tutaj nastawić na wynajęcie dobrego prawnika, bo mu grozi nawet odsiadka za wybory kopertowe. Mamy oczywiście Fundusz Sprawiedliwości i no, gigantyczną aferę. Tu zarzuty są formułowane o udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, więc no, tutaj zdaje się, że Prawo i Sprawiedliwość jako właśnie ta największa partia prawicowa niezbyt dobrze sobie radzi. Z drugiej strony no, wynik w eurowyborach nie był jakiś katastrofalny w tych ostatnich wyborach. Mają na pewno teraz trudność w wyborze kandydata na prezydenta odpowiedniego, bo też dziś powiedział Mariusz Błaszczak, że ma stalerek, to nie. No, wiedzieliśmy chyba o tym po takich krytycznych w stronę Jarosława Kaczyńskiego uwagach ze strony, jak niektórzy ironizują, wiceprezydenta ma stalerka. No ale kto? Morawiecki chyba też nie. Tu powiedział Kaczyński, że no, byłby chyba za bardzo krytykowany. Może jakiś Duda bis, niektórzy mówią, że to może Karol Nawrocki mógłby startować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o Konfederację, czyli drugą taką siłę prawicową, to tu wydaje się tak w tej trochę bardziej mikroskali, bo wiadomo, znaczenie polityczne Konfederacji jest trochę mniejsze, ale wygląda na to, że troszkę jest lepiej. Brauna udało się odesłać do Europarlamentu, nad czym bardzo ubolewam, że on będzie reprezentował nas właśnie tam w Europarlamencie. Ale no, ta taktyka w eurowyborach postawienia na, powiedzmy, takie trochę nowe twarze, na kobiece twarze wydała się skuteczna. Jeśli chodzi o Europę, nie wiem, czy mamy czas tutaj tak to omawiać, ale tylko wspomnę o tym, że no, w Europie, na przykład w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim szykuje się nam być może nowa frakcja polityczna, czy właściwie już zostało to założone, czyli tak zwani patrioci dla Europy, gdzie Orban, Viktor Orban nie chce już być niezrzeszonym politykiem i tutaj jakąś nową frakcję buduje, taką no jednak trochę chyba prorosyjską. Zobaczymy, czy mu się uda, bo na razie cztery kraje w to się zaangażowały, czyli te trzy założycielskie plus Portugalia, z tego co czytałem. Potrzeba jest siedem, a czasu nie ma za bardzo. No i wiemy, co się dzieje we Francji, gdzie czeka nas druga tura wyborów parlamentarnych. Wydaje się, że też w USA prawica triumfuje po debacie dosyć jednak, mówiąc obiektywnie, chyba nieudanej Joe Bidena, więc faktycznie widać no, takie poruszenie w tym wszystkim. I jeszcze powiem, że widzę jednak, tak patrząc z trochę innej perspektywy na polską prawicę, regres intelektualny w tym przekazie, bo no, wzrost populizmu, jest to widoczne zwłaszcza w podgrzewaniu tematu paktu migracyjnego przez PiS, no takie spoty, które urągają moim zdaniem
tutaj powiedzmy jakiemuś dobremu smakowi przynajmniej, więc no myślę, że ocena ta powinna być ambiwalentna, czy PiS tutaj, czy ta prawica będzie zyskiwać. Na tę chwilę w Polsce myślę, że będzie więcej kłopotów niż tutaj jakichś korzyści i to ciekawie się właśnie, co ciekawie kontrastuje z tym, co dzieje się w Europie. A jest jakaś szansa na to, że właśnie czy jest jakaś tematyka, która mogłaby spowodować, że obóz Prawa i Sprawiedliwości znowu miałby jakieś wzrosty? Na przykład teraz znowu pojawił się ten konflikt na linii reparacji związanych z reparacjami za II wojnę światową. Znowu mamy wojnę między prezydentem Dudą a premierem Tuskiem. I co w ogóle pan sądzi w tej kwestii? Czy Prawo i Sprawiedliwość może coś wywalczyć, kłócąc się o reparacje wojenne? No, wydawałoby się z jednej strony, że to jest taki nośny temat, trochę rozbujał to między innymi Krzysztof Stanowski, który napisał, że tutaj cytując niedokładnie, cytując tylko nagłówek Olafa Scholza, który powiedział o tym, że i Polska i Niemcy są ofiarami, tutaj trzeba trochę rozgrzeszyć Stanowskiego, no, jeżeli to rozgrzesza go w cudzysłowie, że no, na przykład Onet też takim nagłówkiem się podzielił. To jest w ogóle szersza dyskusja na temat jakości dzisiaj mediów, dziennikarstwa, być może będzie czas do tego również przejść, ale no, czy to będzie jakieś nośne, na pewno taka antyniemieckość to jest w części Polaków, taka fobia podgrzewana przez PiS przez te 8 lat. Moim zdaniem jednak no, nie powinniśmy za bardzo mówić tutaj o tych reparacjach w kontekście nawet prawnym. 1953 rok i zrzeczenie się rządu PRL tych reparacji, nie ma żadnych możliwości, żeby te reparacje uzyskać. Raczej uważam, że jest to psucie stosunków niemiecko-polskich, które, no, tak jak niektórzy powiedzą, no jak to tutaj jakaś podległość Niemcom. No nie, musimy patrzeć bardziej w przyszłość i jednak Niemcy są naszymi sojusznikami, i to i w NATO, i w Unii Europejskiej są naszym najbardziej, no powiedzmy, najważniejszym partnerem gospodarczym, jeśli chodzi o handel chociażby. Tu ja pochodzę z ściany zachodniej, tej, ja to mówię trochę Polska C, czyli zachodniopomorskie i lubuskie. Wiem, że no w tych województwach sytuacja, gdyby nie sąsiedztwo Niemiec i możliwość wyjeżdżania masowo ludzi do pracy, no byłaby o wiele cięższa, więc ja jestem przeciwko takim, tutaj powiedzmy, takiej narracji. Uważam to za populizm. Czy to będzie jakoś bardzo skuteczne? Wydaje mi się, że na tę chwilę chyba nie. To jest trochę zgrana karta. Co może pomóc PiS-owi? No to na przykład obniżenie się czy warunków gospodarczych, koniunktury. Myślę, że tutaj PiS będzie mógł zyskiwać jakieś procenty. Myślę, że wszystko zależy właśnie od kampanii prezydenckiej. Jeżeli ona zostanie sprawnie przeprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość, przez PiS, no to jeżeli będą jakieś też obiektywne warunki ku temu, no to wtedy PiS rzeczywiście może sobie, gdyby mieli prezydenta, no trudno sobie na tę chwilę to wyobrazić, ale jest to oczywiście możliwe, to wtedy PiS miałby taki przyczółek swojej władzy i być może też już drogę do odzyskania władzy, być może razem z Konfederacją. A wcześniej właśnie wspomnieliśmy na temat pana Mastalerka oraz teraz napomnieliśmy wybory prezydenckie, no to chcąc nie chcąc, pytając o kondycję prawicy, w pewnym sensie muszę też podpytać o to, czy to, co się teraz działo, czy jakby kwestia pana Mastalerka, który mówił, że może kiedyś będzie startował na prezydenta, te wszystkie procesy, które zachodzą teraz w tej partii, czy możemy mówić o wojnie domowej w PiS-ie? No, to jest dobre pytanie, to jest ciekawe pytanie. Chyba jeszcze nie, bo pozycja Jarosława Kaczyńskiego jest na pewno bardzo silna i myślę, że dopóki Jarosław Kaczyński będzie tutaj przewodniczącym partii, będzie prezesem, to nie jest możliwe jakieś, oprócz takich lokalnych, punktowych powiedzmy konfliktów, no, nie jest możliwe jakieś takie załamanie się partii pod właśnie tytułem wojna domowa, ale na pewno ten obóz prezydencki jest, no, ma tutaj jakieś apetyty, między innymi no, mamy jeszcze Morawieckiego, mamy inne frakcje, tak, czyli ten zakon porozumienia Centrum dawny. Jeśli chodzi o obóz prezydencki, to tu są ciekawe sytuacje. No, kandydat prezydenta, który został powiedzmy wpisany w Poznaniu, on startował, jak pamiętam, przegrał, no nie zdobył mandatu do Europarlamentu, to osłabiło trochę pozycję prezydenta i taką polityczną jakby wewnątrz tego środowiska. Myślę, że jednak to jest chyba za wcześnie, żeby mówić o jakiejś wojnie domowej. Ta wojna z pewnością rozgorzeje, kiedy zabraknie prezesa.
No teraz nie sposób z prawicy przejść na drugą stronę barykady i teraz porozmawiać o kondycji lewicy, ponieważ tutaj możemy powiedzieć, że chyba również dochodzi do zgrzytów. Obecnie partia ma dość niskie wyniki oraz dużo się mówi o konflikcie między Razem i innymi koalicjantami. Jak pan ocenia, jak obecnie funkcjonuje lewica? To jest też bardzo ciekawe zagadnienie. Lewica dobrze funkcjonuje na Twitterze, na X-ie, bo jest dużo ciekawych dyskusji, można tak trochę ironicznie powiedzieć, czy sarkastycznie, ale rzeczywiście wynik w wyborach do Europarlamentu nie był zbyt zadowalający. Tutaj należy wspomnieć chociażby o pani Matysiak, która to pani Matysiak no, wykonała dosyć dziwny ruch. Nie wiem, co chce osiągnąć, czy to jest jakiś trochę idealizm naiwny, czy też mrugnięcie bardzo silne okiem do prawej sceny strony politycznej, bo no ta inicjatywa, ten nowy ruch społeczny, tak, tak dla rozwoju, gdzie ma być między innymi pan, muszę sobie tutaj przypomnieć, pan Sęk, tak, Sękowski Felsenk, no to też jest no, twardy pisowiec, tak jak pan Horała, i trochę dziwi mnie to jednak, że ta lewica liberalna tutaj w postaci pani Matysiak idzie w tę stronę. Myślę, że to może być koniec jej kariery politycznej. Jeśli chodzi o temat lewicy jako takiej i no tutaj ten niski wynik wyborczy, chociaż jak ironizował Leszek Miller, ten wynik był dobry, bo Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek się dostali do Europarlamentu i tak właśnie miało być i tutaj słyszymy, że personalne kwestie dominują nad kwestiami ideowymi. Problemem lewicy ogólnie w Polsce wydaje się taki być puryzm ideologiczny, też trochę takie sekciarstwo polityczne, sekciarstwo, które jest oczywiście i obecne na prawicy i również na tej stronie liberalnej, więc byłby to problem całej sceny politycznej. No, jeśli chodzi o to wyjście z nowej lewicy, czy w ogóle z lewicy właśnie Razem, czyli zostałaby lewica podzielona na z jednej strony partię Razem, a z drugiej strony SLD plus Wiosna, czyli Królestwo Włodzimierza Czarzastego, który jest krytykowany za stosowanie metod bardzo autorytarnych i właśnie takich personalnych. No, ciężko by sobie wyobrazić, żeby tak podzielona lewica jeszcze mogłaby coś uzyskać polityczne, jakieś polityczne tutaj powiedzmy profity. No, też wszystko będzie zależeć od wyborów prezydenckich, czy lewica wystawi jakiegoś jednego kandydata, który by tutaj trochę odnowił poparcie dla tej formacji. No, być może ma apetyty właśnie Adrian Zandberg osobno i nie wiem, chociażby Włodzimierz Czarzasty. Tutaj na pewno jeszcze będziemy się temu przyglądać. Moim zdaniem to lewica w Polsce powinna się inaczej nazywać. To znaczy jest miejsce dla partii lewicowej, ale tak paradoksalnie mówiąc nie dla takiej, która się nazywa lewica, bo istnieje dosyć duży negatywny elektorat, taki no, pamiętający powiedzmy jeszcze czasy PRL-u, czy może nawet nie pamiętający, ale kojarzący lewicę ogólnie z PRL-em i też no, Polacy są chyba jednak dosyć konserwatywnym, raczej tak powiedzmy powierzchowny jest ten konserwatyzm, ale na tyle on wystarcza, żeby trochę nie ufać partii lewicowych. Też no, na przykład z lewej strony jeszcze lewica jest krytykowana, bo był taki manifest zaraz po wyborach na krytyce politycznej, gdzie autor mówił, że no muszą tutaj te środowiska internetowe, lewicowe się jakoś zebrać, zewrzeć szyki i ogólnie lewica nie powinna bać się własnych haseł, czyli większa radykalizacja. Czy to jest dobry pomysł? No, póki nie sprawdzimy, to się nie dowiemy, ale wydaje mi się, że jest potencjał w Polsce na partię taką, która też będzie poruszać tematy na przykład i to silniej niż robi to obecna władza, tematy rozdziału Kościoła od państwa, bo wydaje mi się, że tutaj jest dużo bardzo do zrobienia. Pamiętamy sukces w 2011 roku, tak? Janusza Palikota, był to krótkotrwały sukces, ale no, udało się na takich powiedzmy antyklerykalnych postulatach zebrać całkiem pokaźne poparcie. Może brakuje trochę lewicy takiego, z jednej strony jest ten puryzm ideologiczny gdzieś w tych środowiskach takich oddolnych, ale politycznie być może brakuje bardziej zdecydowanego przekazu. No, na pewno dziś wyborcy lewicowi nie mają łatwej drogi, zwłaszcza jeżeli ta lewica się podzieli, to będzie im jeszcze bardziej trudniej pewnie wybrać tę swoją partię
partię, na którą można by zagłosować. Być może potrzeba jakichś nowych twarzy, jakichś takich mocnych osobowości na lewicy, no ale tutaj wydaje mi się, że potężny Duńczyk, jak to mówi się w memach, ma potencjał tylko ze względu na to, że jest partii Razem, a nie z tego głównego nurtu lewicy, no może mieć pewne problemy. A jak wspomnieliśmy wcześniej, nazwisko Matysiak. Myśli pan, że decyzja podjęta właśnie przez tą osobę spowoduje, odbije się czkawką na lewicy? Że wyborcy lewicy w pewnym sposób po prostu poczują się oszukani, że nagle ich partia brata się z całkowicie wrogim obozem? Myślę, że odcięcie się zarówno klubu parlamentarnego Lewicy, jak i partii Razem od pani Matysiak jednak sprawi, że to będzie problem bardziej pani Matysiak jako takiej, i tutaj wątpię, żeby Lewica jako taka ucierpiała, chociaż to może być jeden z kamyczków takich do ogródka, które to ostatnio no, zbiera trochę faktycznie partia Lewica. Teraz może, bo już zaliczyliśmy, że tak to powiem, dwie barykady, prawicę i lewicę, no to już tak kończąc kwestię kondycji partii w Polsce, to co możemy powiedzieć pana zdaniem o centrum? Czy w Polsce możemy mówić o tym, że jest jakaś partia centrowa? Czy trzecią drogę możemy uznać za rzeczywiście trzecią drogę? No to jest ciekawe, pan pytanie też zadaje o to centrum. Zastanawiałem się tak na tym, co to tak naprawdę znaczy centrum, co to znaczy mieć centrowe poglądy. Czy to nie jest czasem po prostu zwykły symetryzm, taka ucieczka trochę od odpowiedzialności za to, żeby po prostu wskazać jakiś swój pogląd, tylko no ja to jestem trochę taki i właściwie taki nijaki. No, no ale rzeczywiście z drugiej strony tak czasem na X-ie, nawet ja podczas niektórych vlogów, materiałów, tak się trochę pół żartem, pół serio określałem jako radykalne centrum, bo rzeczywiście z drugiej strony no faktycznie takie zrównoważenie, takie troszkę wypośrodkowanie też może nas przekonywać, no kiedy tu niektórzy mówią, dwie sekty się ze sobą biją, czyli lewica i prawica, to warto być trochę bardziej wypośrodkowanym i trzecia droga wydaje się być taką właśnie opcją wypośrodkowaną, czy na pewno, no niektórzy zarzucają z lewej strony, że to jest po prostu katoprawica, no to co na przykład PSL tutaj mówi o związkach partnerskich, to z pewnością można zakwalifikować raczej jako prawicowe niż jakieś centrowe, chociaż no właśnie to jest problem, co dzisiaj jest centrowe, w jakiejś mierze partia rządząca, Koalicja Obywatelska Donalda Tuska sytuuje się jako pewnego rodzaju centrum, czyli trochę bierzemy z prawa, czyli retoryka na przykład kwestia imigracji, ochrona granicy, ale bierzemy też trochę z lewa, czyli ogólnie antypis, no ale również właśnie dążymy do tego, żeby związki partnerskie zalegalizować i taki delikatny, ale jednak rozdział Kościoła od państwa, choć ja uważam, że tutaj no, jest bardzo delikatny faktycznie. I no, zobaczymy, jak ta trzecia droga sobie poradzi, choć tutaj nie wróży jakiejś specjalnej przyszłości. Przyznam, że tak z uwagą patrzyłem na wyborach w 2023 roku, no to nie jest tajemnica, że zagłosowałem właśnie na te formacje, ale trochę jestem rozczarowany chyba trochę tym zbytnim konserwatyzmem i no zobaczymy, czy to nie będzie kolejna taka efemeryda, czyli partia protestu, partia właśnie takiego trochę niezdecydowania, trochę takiego środka, no mieliśmy takie powiedzmy bardziej na prawo jak Kukiz, czy bardziej na lewo jak Palikot, podobne byty polityczne, być może ta trzecia droga okaże się po prostu przystawką dla PiS-u. No ci, którzy mają centrowe poglądy, wydaje mi się, że dziś raczej zagłosują chyba na KO niż na PiS, no bo jeżeli tutaj byśmy postrzegali naszą scenę polityczną w takich kategoriach, że PiS jednak jest skrajną prawicą, co ja uważam, że można tak właśnie powiedzieć, no to wtedy taką prawicą rzeczywiście byłaby trzecia droga, czyli tu PSL zwłaszcza, czy trochę Hołownia, Lewica, no to wiadomo, no i takie centrum Donald Tusk. No w polityce jednak centrum bardziej się opłaca niż jakiś radykalizm, co Donald Tusk dobrze wie. A na przykład trzecia droga, Sławomir Mentzen dużo mówi o tym, że teraz oni stanowią trzecią drogę i że wybory parlamentarne właśnie to pokazały. Sławomir Mentzen no w tej chwili triumfuje, jeśli chodzi o wyniki giełdowe, choć też można by zapytać, czy to jest właściwie etyczne, żeby polityk się tym zajmował, czy to nie koliduje z interesem powiedzmy no, społeczeństwa, żeby taki polityk tutaj wypuszczał swoje akcje i tak dalej. Niektórzy mówią właśnie, że to trochę jest nie fair, no ale nie można mu odmówić sukcesu, ale wydaje mi się, że tego sukcesu nie odniesie w takim pozycjonowaniu Konfederacji jako jakiejś trzeciej drogi, przynajmniej do tej pory, kiedy tam będzie Grzegorz Braun, to nie można absolutnie powiedzieć o partii,
której jeden z liderów wygłasza czasem wręcz wprost prorosyjskie stwierdzenia. Przypomnę, że Grzegorz Braun był przeciwko akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. No to trudno to nazwać, chyba że to jest jakieś prosto centrum, centralna droga na Kreml. No to chyba w takim rozumieniu. Konfederacja jest partią fanatyków, jest partią szkodliwą, jest partią, której liderzy, przypomnę, tutaj przecież Mentzen, Bosak i właśnie Braun są sygnatariuszami fanatycznego dokumentu, czyli Konfederacji Giedrzwałckiej. No i trochę też ich elektorat, wydaje mi się, może PiS przejąć poprzez takie pójście na prawo. Oni mogą mówić, że są centrum, ale to nie jest żadne centrum, to jest skrajna prawica i zwłaszcza przez te prorosyjskie ich różne konotacje, no uważam, że absolutnie powinno być to do skreślenia, ale nie na liście, nie na karcie głosowania, tylko po prostu jest to byt szkodliwy. A już tak kończąc, że tak powiem, tematy w pewnym sensie nieprzyjemne, bo polityczne, zadam ostatnie pytanie, które tak teraz mi się nasunęło w związku z wspomnianym radykalizmem, no i wcześniej wspomnianym panem posłem, teraz europosłem Grzegorzem Braunem. Myśli pan, że właśnie wysłanie pana Brauna do Brukseli, że tak to powiem, nie spowoduje, że wyniki Konfederacji w następnych wyborach i generalnie w sondażach będą teraz spadały? Jeżeli to jest, że tak powiem, obóz dość radykalny, to czy wysłanie jednego z takich najbardziej radykalnych działaczy nie spowoduje, że Konfederacja straci ten swój słynny pazur, że tak to powiem? Myślę, panie redaktorze, że dopiero usunięcie Grzegorza Brauna z szeregów Konfederacji, co może się stać przy okazji wyborów prezydenckich, mogłoby spowodować właśnie odpływ tego żelaznego elektoratu, takiego twardego, takiego core powiedzmy tej Konfederacji. I no tutaj będziemy na pewno to obserwować w kontekście wspomnianych wyborów prezydenckich, dlatego że Przemysław Wipler mówi, no, że będą startować Mentzen i Bosak, a Braun nie, a Braun mówi, no to jak, to trochę dziwne, no bo faktycznie to trochę nawet dziwnie by wyglądało, tutaj współlider Konfederacji nie startuje w prawyborach, tak, bo tu mowa o prawyborach oczywiście, które to moim zdaniem prawybory mogą okazać się gwoździem do trumny Konfederacji. Zobaczymy, jak oni to rozegrają. Trzeba powiedzieć też, że Konfederacja jest bardzo podzielona na tak zwanych dołach struktury. To jest całkowicie często inna bajka, struktury narodowców, struktury mencenowców, dawnych korwinistów, czy też struktury braunowców. I no zobaczymy. Cały czas słyszymy, że Braun jest na wylocie, no i on jest tak na wylocie, jakoś jeszcze nie wyleciał, więc być może jednak tu zwycięży jakaś taka pragmatyka i on uszy po sobie tutaj powiedzmy weźmie i zostanie w Konfederacji mimo tak jawnego afrontu, jak niewystawienie go w wyborach prezydenckich. Także no zobaczymy. Myślę, że wybory prezydenckie będą tutaj, czy to, co będzie się działo przed, będą też determinujące, jeśli chodzi o bardzo wiele rzeczy, zarówno w przypadku Konfederacji, jak i innych partii politycznych głównych w Polsce. Teraz, że tak powiem, przejdziemy do przyjemnych tematów, chociaż w pewnym sensie dla niektórych dość burzliwych. Czy wierzy pan w obiektywne dziennikarstwo? No ciekawe to jest pytanie, panie redaktorze. Myślę, że tak poruszając temat od epistemologicznej strony, bo właściwie to mówimy tutaj trochę o epistemologii, czyli o poznaniu, możliwe jest zasadniczo przybliżanie się do rzeczywistości. W pełni nie jesteśmy, tak uważam, być w pełni obiektywni, bo każdy ma jednak no, jakąś swoją percepcję, jakiś swój światopogląd, ale myślę, że możemy mówić, jeżeli nie o obiektywnym dziennikarstwie, to o dziennikarstwie jak najbardziej rzetelnym. I no, mamy dzisiaj dziennikarstwo prawicowe, które jest bardzo silnie zideologizowane, niektórzy mówią, że to jest dziennikarstwo tożsamościowe. Mamy też dziennikarstwo no, takie liberalne, które moim zdaniem jest bliżej jakiejś rzetelności, mniej tego zideologizowanie, ale to zideologizowanie oczywiście też jest no, czasem takie sekciarstwo, czy też przede wszystkim komercja, chyba od tego powinniśmy właściwie zacząć. No, jeżeli Onet takie nagłówki daje, że właśnie Scholz mówi, Polska i Niemcy są ofiarami, no, z jednej strony dobra nagłówek, clickbait i tak dalej, no, prawa rynku, ale wywołało to złą robotę, bo tu pojawił się Stanowski, który oczywiście nie przeczytał artykułu, no niestety dziennikarstwo polityczne trochę więcej wymaga niż dziennikarstwo sportowe i tutaj trzeba przeczytać trochę więcej niż nagłówek, niż tam w nagłówku Polska-Francja 1-1, no to dziennikarstwo sportowym ok, ale tutaj wymaga chociaż
odrobiny więcej wysiłku. Myślę, że w dużej mierze dziennikarstwo jest właśnie pod naporem no, pieniędzy, tak, wyników klikalności. Trzeba też powiedzieć, że dziennikarstwo, praca w mediach jest, no to jest ogromna presja, zwłaszcza w takich mainstreamowych, powiedzmy tutaj, podmiotach, bo często się słyszy o różnym mobbingu, właśnie o tej presji. Tym niemniej uważam, że są bardzo ciekawi dziennikarze w Polsce, można ich wymieniać, no, nie będę może już się silił na to wymienianie, ale jest dużo takich dziennikarzy, którzy swoją pracą udowadniają, to są dziennikarze śledczy między innymi, udowadniają, że można zbliżać się do tego obiektywizmu, będziemy zawsze bliżej albo dalej jakiegoś pełnego poznania rzeczywistości, no ale można mieć dobrą wolę albo można mieć wolę po prostu partyjną, tak, no, to już zależy co wybierzemy, gdzie się znajdziemy. A myśli pan, że ta koncepcja, którą proponował na przykład teraz PiS, bo dużo mówili o tym, że zanim pojawiła się jakby zmiana zarządu TVP, to rzeczywiście można było mówić o obiektywizmie, ponieważ każda partia miała jakby swoje media, które mówiły, prawda, swoje prawdy. Czy jest to sytuacja, w której możemy mówić o tym, że media są jak najbardziej w porządku? Czyli ta sytuacja sprzed zmiany politycznej, tak, że TVP było, powiedzmy, pisowskie, no ja uważam, że kwestia tutaj jest następująca. Nie wiem, czy jak tracimy jakąś łączność? U mnie okej, to chyba pana redaktora. No więc będę kontynuował, że po prostu TVP za PiS-u to było skandal. Nie dało się tego oglądać w jakikolwiek sposób. No tutaj mamy problemy techniczne, ale będę kontynuował. Zdarzały mi się takie sytuacje, więc nic takiego się tutaj nie dzieje. No i proszę Państwa, jeśli chodzi o media, to co było wcześniej, no ja głosowałem przeciwko PiS-owi między innymi ze względu na media, bo nie może być tak, że kanał informacyjny TVP Info to jest tak naprawdę polityczna propaganda. Ja się zastanawiałem, kiedy oglądałem właśnie TVP przed zmianą władzy, zwłaszcza w tym okresie przedwyborczym, no czy ja oglądam propagitkę, telewizja informacyjna, która jakieś tutaj propagandowe po prostu chwyty stosuje. To było niedopuszczalne w XXI wieku, żeby taka propaganda funkcjonowała. Także ja uważam, że no teraz sytuacja jest w jakiejś mierze lepsza, że TVP po prostu nie jest aż tak politycznie sprofilowane, bo to był skandal. No te paski to urągało intelektowi odbiorcy po prostu. Ja się czułem obrażany po prostu przez poziom propagandy, która tam była. No nie wiem, można to chyba do czasów PRL-u w jakiejś mierze porównać. Jeśli chodzi o dzisiejszy stan, no to w jakiejś mierze mamy to, tak to wygląda, że jest trochę takie to TVP, takim TVP stała się TV Rubelklika, przepraszam, TV Republika i widzowie się przenieśli i tam mają swoją właśnie propagandę, widzowie tacy, powiedzmy, utożsamiający się z przekazem TVP Info. Jest pani Cholecka, jest pan Rachoń, jest program Jedziemy, no i jest nazywanie tutaj przejęcia TVP, no już jesteśmy, tak, no kontynuowałem tutaj, pozwoliłem sobie kontynuować, no tylko powiedziałem po prostu, że uważam, że to co było wcześniej było skandalem, a teraz właściwie dużo się nie zmieniło, no bo mamy TV Republika, która jest takim neo-TVP, I ja uważam, że w ogóle taki przekaz pisowski powinien zniknąć, bo nie ma miejsca w Polsce na takie zakłamywanie rzeczywistości, jakie tam jest, i prawica powinna na pewno się ucywilizować. Zobaczymy, jak to dalej będzie, no ale na pewno nie akceptowałem tego, co działo się z TVP, co nikt chyba, kto był obdarzony rozumem i godnością człowieka, nie mógł tego akceptować. Ja przepraszam, że teraz tak wracam, nagle mi komputer zgasł. No niestety prowadzimy transmisję przez internet, no więc te problemy techniczne występują, ale na przykład tych problemów technicznych z reguły nie ma pan Krzysztof Stanowski, jego kanał Zero. Jakie ma pan w ogóle zdanie na ten temat? Czy komentarze pana Mazurka jako dziennikarza są na miejscu, czy dziennikarz może sobie pozwolić na takie mocne stanowiska?
Sprawnie pan tutaj do tego nawiązał, panie redaktorze. No, jeśli chodzi o Stanowskiego, ja przyznam, nie jestem widzem Stanowskiego i Kanału Zero. Uważam, że te komentarze Mazurka i Stanowskiego to po prostu jest strata czasu. No, wolę sobie, nie wiem, pana Gruce na przykład posłuchać, czy pana Stankiewicza, czy inne tego typu analizy, nawet włączyć sobie no, jakieś kanały informacyjne, gdzie jest publicystyka. Ta publicystyka ich, no to jest taki trochę chłopski rozum, no ja chyba nie odkrywam tutaj Ameryki. I oczywiście no, Krzysztof Stanowski jest człowiekiem sukcesu, tego mu nikt nie odbierze, ale pamiętajmy, że jest to przede wszystkim dziennikarz sportowy i on trochę pozostał na takim poziomie dziennikarza sportowego, oczywiście z całym szacunkiem dla dziennikarstwa sportowego, bo to też jest ciekawa dziedzina, no ale nie oszukujmy się, że nie zajmuje się najważniejszą rzeczą na świecie, ważną, ale nie najważniejszą. No i niezbyt dobrze uważam merytorycznie ten przeskok Stanowskiemu poszedł. Jeśli chodzi o Mazurka, no to jest oczywiście trochę poziom wyżej, jeśli chodzi o jakąś wiedzę na temat polityki, bo tutaj tego nie można odmówić. No, redaktor Mazurek jest bardzo doświadczonym dziennikarzem, ale też stosuje takie chłopsko-rozumistyczne chwyty. No i takie trochę puszczanie oko do widowni pisowsko-konfederackiej jest widoczne. No, oczywiście na kanale Zero są fajne materiały, są merytoryczne programy, ale no niestety nie te o polityce moim zdaniem i dlatego ja, tak jak powiem, no nie jestem za bardzo widzem. Tutaj Krzysztof Stanowski, uważam, że był zresztą bardzo wiele jego projektów było przehajpowanych. Ludzie, niektórzy trochę poszaleli przed premierą kanału Zero, tam niektórzy youtuberzy pisali, no a czy w ogóle ktoś teraz będzie mój kanał oglądać, bo wszyscy na kanał Zero, no i okazało się, że ten kanał Zero oczywiście ma zasięgi, ma, no fajnie to pooglądać nawet tak z takiego estetycznego punktu widzenia, ale tak jak mówię, no ja raczej zerkam tam bardzo rzadko, nie oglądam, są inne kanały i zresztą ja nie lubię tak iść z prądem, więc nie jestem tutaj jakimś specjalnym widzem, ale też z drugiej strony nie chcę, nie umiestawiam się w gronie takich, no, zajadłych krytyków Stanowskiego, przypisywanie mu jakichś kontaktów z Rosją, czy też takie no, ataki bardzo niesprawne Gazety Wyborczej, są moim zdaniem nie na miejscu i no, Stanowski jest specyficznym człowiekiem, wywołuje pewne kontrowersje, ale też no, uważam, że nie należy tutaj przesadzać z konstruowaniem jakichś dziwnych teorii na jego temat, że go tam PiS finansował. Nie, myślę, że absolutnie nie. Jego kanał Zero jest po prostu takim produktem komercyjnym i tak bym to traktował, na pewno nie jako coś opiniotwórczego czy coś, gdzie można odnaleźć jakieś autorytety, zwłaszcza w komentarzu politycznym, bo tutaj o tym głównie mówimy. A jeżeli mówimy jeszcze o kanałach w internecie, no to nie sposób mi spytać o pana kanał. Skąd w ogóle pomysł na to i jak wygląda, że tak powiem, codzienny dzień pracy na pana kanale? No zaraz ktoś powie, krytykujesz kanał Zero, a ile ty masz subskrypcji na kanale? No, mam swój kanał, tutaj dobijam do 10 tysięcy subskrypcji, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby też zasubskrybować. Mam pewną społeczność, która się też wokół tego kanału zgromadziła, również tu serwer Discord, który jest bardzo prężny i pozdrawiam tutaj serdecznie wszystkich Discordowiczów, dzięki, że oglądacie i jesteście tutaj. No ja się zajmuję na kanale takimi kontrowersyjnymi tematami. Nie jest tajemnicą, że ja wyszedłem ze środowiska skrajnie prawicowego i jakby też demaskuję różne takie powiedzmy sztuczki skrajnej prawicy, ogólnie rzecz biorąc szuri, tak, czy również zajmuję się tematami sekt, czy ostatnio na przykład zająłem się tematem księdza Glasa, który jest popularną osobą w internecie, który też ma swoją taką sektę. No, ogólnie interesuje mnie takie ekstremalne zjawiska polityczne i to komentuję, to właśnie demaskuję. Jak wygląda dzień pracy? No przede wszystkim szukanie tematu, też oczywiście na Discordzie często są jakieś ciekawe, ludzie mi podrzucają sprawy, przygotowuję się później, zazwyczaj mam live'y, ale to nie zawsze, nie jest jakaś reguła, ale często są te live'y, no i podczas live'ów tu komentuję różne rzeczy, pokazuję to, co dzieje się aktualnie. To jest takie moje, no, na pewno jest to taka subiektywna ekspresja i jest to w jakiejś mierze odbicie moich poglądów, mojego powiedzmy światopoglądu, który jest liberalny.
A możemy powiedzieć, że poczuł pan w pewnym sensie misję, ponieważ na przykład mieliśmy wiele gości, między innymi pana doktora Napierałę, i on mówił dużo o swojej działalności, że jest w pewnym sensie lekarzem, że leczy ludzi z bartosianizmu. Przepraszam, jeżeli pomylę przekręcę nazwę nurtu. I czy pan też ma takie poczucie, że ma pan misję, że jest pan w pewnym sensie misjonarzem, że musi pan nawrócić ludzi z prawicy na to, żeby jednak dostrzegli pewne pułapki myślowe, pewne manipulacje. No to jest też ciekawe pytanie, panie redaktorze. W pewnym sensie tak, ale nie chciałbym tu w jakiś pretensjonalny sposób o tym mówić, jakoś w sposób egzaltowany, że ja jestem jakimś wielkim misjonarzem. No, jestem człowiekiem, który korzysta z możliwości, jaką daje internet i swoją ekspresję, tutaj dzielę się swoją ekspresją, ale na pewno mam cele w tym, które można by zaklasyfikować jako, powiedzmy, jakąś misję. No, chcę pokazywać też ludziom, czym jest właśnie ta skrajna prawica, czym jest środowisko Konfederacji, czym są różne też sekty, czym są mechanizmy dotyczące właśnie sekt nie tylko politycznych, ale również takich quasi-religijnych. I no, mam oczywiście sygnały od ludzi, zwłaszcza to było w czasie przedwyborczym, mowa o poprzednim roku, wielu ludzi pisało mi, że otworzyłem im oczy, że dzięki mnie na przykład nie zagłosowali na jakieś skrajne ugrupowanie. Tutaj też no, na swoim koncie mam wypromowanie na całą Polskę kwestii słynnego patriarchatu i udziału Janusza Korwin-Mikkego, co też odebrało, myślę, sporo punktów Konfederacji, więc jakby no, też czasem udaje się oddziałać na rzeczywistość. Czy też oczywiście tu przestrzegam przed kwestiami prorosyjskimi. To jest ważna część mojej działalności. Nie tylko oczywiście w internecie to ma miejsce, bo też ostatnio złożyłem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 130, czyli szpiegostwo, dezinformacja na rzecz obcego wywiadu. Tu chodzi o Piotra Panasiuka. No i to się trochę dołożyło do tego, że ta bezpieczna Polska się pożarła, się pokłócili. Nie było to może decydujące, ale myślę, że ważne, więc no, czasem są takie efekty działania dzisiaj, nie wychodząc właściwie z pokoju, czasem trzeba wyjść, no, dojść do tej prokuratury, ale jeśli chodzi o ten patriarchat, to praktycznie nie wychodziłem z pokoju tutaj z mojego takiego, powiedzmy, studia YouTube'owego i sporo udało się namieszać, więc uważam, że dzisiaj warto mieć takie swoje miejsce, swój kanał. Zachęcam wszystkich do tego, żeby takie kanały zakładać, żeby dzielić się swoją wizją świata i tu też gratuluję ekipie Politics Now, że tak też sprawnie działacie, że macie też stronę internetową, gdzie są teksty, można przeczytać, można tu się zapoznać z różnymi poglądami. Uważam, że takie inicjatywy są bardzo cenne i cieszę się, że mogę swoją skromną cegiełkę też dorzucać do tego, żeby po prostu no, ludzie nie wybierali złej strony barykady, bo nie warto, uważam, że nie warto, mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że nie warto iść w tę stronę. To teraz w imieniu redakcji pozostaje mi jedynie z całego serca podziękować, że podoba się panu nasza wizja i że docenia pan idee, które nam przyświtują. Jeżeli pozwoli pan, to bym teraz tak na chwilę, żeby spuścić z tonu, że tak to powiem, przeszedł do jakichś luźniejszych pytań, które pojawiły się na czacie. Jasne. Pan Łukasz Łuki pyta, jakie ma pan zdanie o doktorze Piotrze Napierale, który już wspominałem to nazwisko. Za kulisami mówi się, że są panowie przyjaciółmi. Czy to prawda? No, myślę, że można tak powiedzieć. Bardzo cenię materiały Piotra Napierały. Nie zawsze się we wszystkim zgadzam, bo uważam, że tu absolutnie nie powinno być w takim liberalnym świecie jakiegoś sekciarstwa. Ale w takich strategicznych kwestiach się z nim zgadzam i to jest najważniejsze i też dużo mu zawdzięczam, bo też jego materiały mi otworzyły oczy na niektóre sprawy. Wiem, że dla niektórych jest Piotr Napierała taką kontrowersyjną postacią, ale ja tego nigdy nie odczułem i mamy bardzo dobre relacje. Co prawda nie widzieliśmy się na żywo, ale można powiedzieć, że tutaj bardzo się lubimy. Pozdrawiam serdecznie Piotra. Tutaj też zachęcamy do śledzenia naszej inicjatywy Forum Zachód, gdzie spotykamy się jeszcze z Michałem Waliszewskim i z Pawłem Skałą-Pienkosiem i rozmawiamy na tematy dotyczące szeroko pojętej tutaj, powiedzmy, polityki zachodniej. Tak więc no tak mógłbym powiedzieć. Pamiętam, że wiele osób nie przestrzegało przed Piotrem Napierałą, że tutaj jest to bardzo kontrowersyjna osoba, żeby z nim nie współpracować, ale żadne tego rodzaju prognozy
się nie sprawdziły. No i mogę polecić kanał po prostu na Piotra Napierały ze swojej strony. Każdy coś może znajdzie dla siebie. Wiadomo, no, nie chcę tutaj nie popadać w pewne sekciarstwo, bo tak jak mówię, są jakieś tam różnice między nami, ale strategicznie się na pewno zgadzamy. Pan Michał pyta, no i oczywiście pana doktora serdecznie pozdrawiamy także redakcją, wiele razy u nas występował. Pan Michał pyta, dlaczego pan ubolewa, że czcigodny poseł Grzegorz Braun będzie nas reprezentował w Eurokołchozie? Dlatego, że to wstyd będzie, jak zacznie swoje tyrady wygłaszać na forum Europarlamentu, no to będzie tworzył opinię Polski jako państwa jakiegoś, no właśnie, które produkuje oszołomów politycznych. Nic z tego dobrego nie wyjdzie. Może z jednej strony dobrze, że go nie będzie na forum parlamentarnym, no ale tutaj my dobrze znamy Grzegorza Brauna i jego różne choinkowe i gaśnicowe ekscesy, ale na forum Parlamentu Europejskiego to może być dla wielu ludzi szok, że jak to jest możliwe, że w XXI wieku, w 2024 roku taka osoba o takich poglądach się znajduje w Europarlamencie, kto go wybrał. No i tak mógłbym odpowiedzieć. Uważam, że on po prostu będzie tam, mówiąc kolokwialnie, trzodę robił, jakieś szopki odwalał. On jest znany z takich, jak niektórzy to mówią, no jak teraz brakuje mi słowa, happeningów, tak? Ale to nie są happeningi, to są po prostu ekscesy, za które on ma przecież zarzuty karne, no i negatywnie się, i przede wszystkim no, będzie prorosyjską jakąś tam narrację uprawiał, co nigdy nie jest korzystne. Teraz pan Mateusz Makuch pyta, dlaczego pan głosował na trzecią drogę, mimo że jeszcze do niedawna był pan w telewizji w Realu 24? Skąd ta nagła zmiana poglądów? Przecież Kamysz miał okazję rządzić, PO-PSL. Pamięta pan o OFE? Toś takie ofensywne pytania. No, w porządku, ja z ofensywnymi różnymi nawet nie pytaniami, komentarzami to się mierzy codziennie, więc mam grubą skórę. Także jeśli chodzi, dlaczego ja... No tutaj kilka wątków w tym pytaniu. Oczywiście pamiętam o OFE, ale jednak no, nie miałem za bardzo na kogo głosować, bo na kogo tutaj można było zagłosować. No na lewicę to jednak nie utożsamiam się tak bardzo z lewicowymi poglądami, chociaż niektóre rozwiązania są sensowne. Na pewno, jeśli chodzi o PiS, to na pewno nie chciałem, żeby PiS tutaj dalej swoją propagandę uprawiał. No i teraz widzimy, co wychodzi, jak traktowali państwo, jak traktowali pieniądze publiczne, więc dobrze, że stracili władzę. Konfederacja oczywiście, no ja poznałem po prostu to środowisko, wiem, jak dużo jest tam hipokryzji, wiem, jak dużo tam jest prorosyjskich poglądów, jak dużo po prostu szur, i uważam, że Konfederacja jest bardzo oderwana od rzeczywistości, więc też nie mogłem zagłosować. No i tak z takiego, powiedzmy, chęci jakiegoś zrównoważenia zagłosowałem na konkretną osobę, na Łukasza Krasonia, który jest osobą z niepełnosprawnością, i też trochę tak tłumaczyłem, że głosuję bardziej na osobę niż na partię, no i tak to po prostu miało miejsce. Jeśli chodzi o moją zmianę poglądów, nie, ona nie była nagła, ona może być kontrastowa, ale dużo osób mi zarzuca, że to jakoś nagle to może tak wyglądało, ale nie jest prawdą, jeżeli ktoś dobrze prześledzi moje ostatnie, tutaj powiedzmy w tej wspomnianej telewizji internetowej programy, to ja już tam mówiłem, że trzeba jednak spojrzeć pozytywnie na Zachód i to jest ten kierunek, mimo jakichś tam może obiekcji, no i były tam komentarze wiadomo jakie, no to jest w jakiejś mierze sekta, ja się czuję, jakbym wyszedł z sekty i tak to po prostu traktuję. Teraz byśmy wrócili na chwilę do moich pytań, momentami może jakieś się przeplotą z pytaniami z czatu. I teraz znowu, żeby trochę spuścić z tonu, ponieważ mam wrażenie, że cały czas krążymy na temat no, takich patetycznych tematów, do nich z pewnością jeszcze wrócimy. Ale teraz no, myślę, że przyjemne pytanie. Rola filozofii w życiu człowieka, umiłowanie mądrości. Kieruje się pan jakimiś filozofiami w życiu? Super, to jest bardzo ciekawe pytanie. Tutaj rola filozofii w życiu człowieka. Przeciwstawiłbym dwa takie poglądy, one trochę mogą być dobrane przypadkowo, ale jednak to jest dosyć dobra opozycja. Z jednej strony na przykład Bernard Russell twierdził, że filozofia jest dyscypliną, którą powinni uprawiać fachowcy, naukowcy i tak zwanemu zwykłemu człowiekowi nic do tego. To, co tam później się tłumaczy jako filozofia, żeby ludzie zrozumieli, to nie jest filozofia prawdziwa, tak? No tu bardziej Russell reprezentował taki nurt filozofii analitycznej, tak, logika i tak dalej. I tutaj też no, logik, czyli Bogusław Wolniewicz,
który jest kontrowersyjną postacią, ale mogę go tutaj zacytować. On twierdził, że filozofia właśnie powinna trafiać jednak pod strzechy i że filozof czy profesor filozofii wypowiadający się o filozofii to jest ktoś taki, kto przybliża właśnie tematy powiedzmy takie skomplikowane filozoficznie, przybliża, wyjaśnia właśnie temu zwykłemu obywatelowi, tak mówiąc też w cudzysłowie. No ja jestem jednak bliżej tego drugiego, powiedzmy, ujęcia, chociaż już dawno wyrosłem z Wolniewicza jako, powiedzmy, no, z filozofa. To są dawne dzieje właśnie takie mocno prawicowe moje. Tym niemniej uważam, że w jakiejś mierze filozofia no, to jest to, co nas trochę otacza, czyli namysł o egzystencji ludzkiej. Jest mi zwłaszcza bliski ostatnio egzystencjalizm. To się może łączy trochę z takimi pozycjami ateistycznymi, na które przeszedłem. Pivot zrobiłem, tak, no ale to nie jakiś, po prostu no, człowiek nabiera takiego, a nie innego poglądu i tyle. Ja jestem za filozofią żywą, filozofią, która właśnie pomaga nam rozwiązywać jakieś problemy życia codziennego, takie problemy, powiedzmy, może nie jakieś praktyczne, bo jednak filozofia jest, wiadomo, namysłem teoretycznym, tego nie zmienimy. To jest w ogóle szerszy temat kwestii chociażby metafizyki i tego, że ona no dziś, kiedy tak rozwinęły się nauki szczegółowe, to za bardzo nie jest nam potrzebna, chyba że uprawiamy taką filozofię, jak to robią tomiści, czyli taką antykwaryczną trochę, czy tam no nie, rozmawiamy na przykład o strukturze bytu anioła i tak dalej, co o tym tam święty Tomasz z Akwinu powiedział, no to dzisiaj to nie jest za bardzo użyteczne. Czy filozofia, na przykład filozofia analityczna, może nam być użyteczna? Myślę, że jako bardziej gimnastyka intelektualna to tak, ale ja szukam takiej filozofii żywej, filozofii, która nam spróbuje odpowiedzieć na jakieś pytania, czy sformułować pytanie, bo odpowiedzi na pytanie, no to wiadomo, że są, zawsze będą te pytania bez odpowiedzi o sens życia, sens egzystencji. Jestem na pewno bliski egzystencjalizmowi. Ja w trakcie swoich wywiadów mam z reguły także to nieco odnieść się do wywiadów, które kiedyś przeprowadzałem i myślę, że akurat teraz jest świetny moment, żebym również to zrobił, ponieważ jakiś czas temu gościłem pana Wojciecha Mości-Brockiego. Pan Wojciech jest zwolennikiem filozofii Marka Aureliusza. Czy uważa pan, że pan filozof Aureliusz jest w tych czasach jak najbardziej aktualny, czy w ogóle jest to sensowna filozofia? No, myślę, że możemy czerpać ze starożytności, czy to właśnie z takiego bardziej stoickiego podejścia, czy też no, niektórzy powiedzmy w epikureizmie jakieś swoje uzyskają odpowiedzi na pytania. Jak najbardziej, każdy może czerpać z czego chce, chociaż filarem filozofii to jest przede wszystkim Platon i Arystoteles, który w jakiejś mierze sprzeciwił się swojemu dawnemu nauczycielowi. I ja uważam, że no, jeżeli ktoś chce tak zainteresować się filozofią jako jednak dziedziną troszkę naukową, no to powinien zgłębić przede wszystkim historię rozwoju filozofii. Tutaj akurat na przykład dzieje filozofii Zachodu wspomnianego Russella mogą się przydać. I no, uważam, że jak najbardziej, czy Marek Aureliusz właśnie taki powiedzmy no też w jakiejś mierze zrównoważenie, stoicyzm i tak dalej, tutaj może komuś pomóc. Każdy może brać z czego chce, są być może filozofowie, których ja bym aż tak nie polecił, jak na przykład Friedrich Nietzsche, no ale czasem warto się zapoznawać z pewnymi filozofiami, nie zawsze je afirmując, nie zawsze wprowadzając je do swojego życia, więc no, filozofia jest tak bogata, że czy Marek Aureliusz, czy Sokrates na przykład, czy jacyś nowocześniejsi filozofowie, nowożytni po prostu, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to jak najbardziej, wiedza, filozofia stoi otworem. Teraz myślę, że z filozofii przejdziemy znowu do burzliwych tematów i myślę, że czasem taka chwila spokoju się przyda, ponieważ teraz no tematy naprawdę dość niespokojne, ponieważ chciałbym z panem porozmawiać o sytuacji, która ma teraz miejsce w Rzeczypospolitej. Mamy kryzys na granicy, obok nas jest wojna na Ukrainie. Jak to w ogóle wygląda z pana perspektywy? Czy możemy myśleć, że zagrożenie dla Polski jakby cały czas będzie wzrastało? Czy jest szansa, że w końcu coś się uspokoi? No, to jest ciekawe pytanie, panie redaktorze, i
Myślę, że sytuacja nie jest na tę chwilę jakaś nastrajająca do wielkiego optymizmu, dlatego że no jednak tutaj Rosja, co by nie mówić o pewnych problemach, tych problemów jest bardzo dużo, ale poczyna sobie lepiej niż na Ukrainie, lepiej niż niektórzy przewidywali. Ukraina jest w sytuacji trudnej, choć nie beznadziejnej. Mamy przede wszystkim w Polsce silne ośrodki dezinformacji, mamy podzielone społeczeństwo, spolaryzowane ideologicznie i no, jeśli chodzi o Europę, no, to są wyzwania związane z tendencjami prawicowymi, które się pojawiają, ale także no, główny problem masowa migracja, jeden z głównych problemów, który to no, u nas jest też trochę opacznie rozumiany, bo PiS mówi o pakcie migracyjnym jako o jakimś spisku, który ma do Polski w ramach jakichś nieokreślonych działań tutaj uchodźców sprowadzić i w ogóle zniszczyć Polskę, co jest absurdalne, bo celem paktu migracyjnego jest właśnie ograniczenie migracji. Ten pakt, rozwiązania, które tam są, są krytykowane przez na przykład lewicowe środowiska w Europie Zachodniej. Mam wrażenie, że my jako Polska trochę jesteśmy oderwani od tych realnych problemów i mamy swoje takie problemy, trochę w swoim sosie się kisimy. Często to są właśnie kwestie takie no, polityczne, rozliczenie poprzedniej ekipy. Ja uważam, że no, chociażby tutaj też trzeba powiedzieć o Stanach Zjednoczonych, gdzie Joe Biden ostatnio w debacie niezbyt dobrze się pokazał, no i Donald Trump, co by nie mówić, ma szansę na zwycięstwo w kontekście jego wypowiedzi, przewidywań na temat jego polityki, to jest niestety niezbyt dobra perspektywa, tak sądzę, ale też są dobre, są też powiedzmy dobre informacje, no Zachód cały czas się trzyma, tak, jest duża jedność, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że Niemcy to przebierają nóżkami, żeby już z Rosją handlować i tak dalej, też odróżnimy działanie biznesu, tak, dużych firm i państwa niemieckiego. Mamy tutaj, no niedługo będzie szczyt NATO w Waszyngtonie, zobaczymy, jak kwestia przyjęcia Ukrainy do NATO się rozwiąże. Przed nami również podpisanie no, porozumienia pomiędzy Polską a Ukrainą o wzajemnej, powiedzmy, takiej pomocy, tak możemy, wiadomo, że teraz raczej Ukraina nie potrzebuje pomocy, ale no te relacje z Ukrainą też myślę są czymś, o co trzeba dbać. Zasadniczo jestem o tyle optymistą, że uważam, że no pewne wnioski z historii wyciągnęliśmy odnośnie działań dyktatur i że wiemy, że z nimi za bardzo nie można się układać. Mamy jako Zachód przewagę, ogromną technologiczną przewagę ekonomiczną oczywiście, gospodarczą, również militarną. Więc tu jakiegoś wielkiego kolapsu tego świata liberalnego bym się nie spodziewał, no ale no sytuacja rzeczywiście, tak jak pan mówi, nie nastraja może do jakiegoś wielkiego optymizmu, bo te totalitaryzmy cały czas mają swoją siłę, ale uważam, że one są też przeszacowane i no, trzeba robić swoje i to, co my tutaj możemy robić, no to właśnie taka praca jak wasz kanał, jak moje działania przeciwko powiedzmy jakieś tam rosyjskie dezinformacje. Myślę, że w tym trudnym czasie państwo polskie powinno pomyśleć nad jakimiś nowymi rozwiązaniami, bardziej skutecznymi odnośnie chociażby dezinformacji, a tak ogólnie może nie będzie tak źle. A dostrzega pan jakieś analogie historyczne do sytuacji politycznej, które mamy teraz? Pamiętam, że jeszcze jak wybuchała wojna na Ukrainie, to dużo mówiło się o tym, że Ukraina to teraz będzie taka Hiszpania za czasów XX wieku. Czy zgadza się pan z takim stwierdzeniem i czy właśnie dostrzega pan jakieś inne analogie? No tu analogii można wiele powiedzmy postawić. Niektórzy twierdzą, że tu jest analogia do XVIII wieku i do tego, że Rzeczpospolita zaraz zostanie rozebrana. To nie stawiałbym takich właśnie diagnoz. No oczywiście tutaj myślę, że można 100 lat wcześniej po prostu popatrzeć, bo często takie analogie się nasuwają właśnie, co było wiek temu. No i minęła w tamtym roku rocznica od puczu Hitlera, więc niedługo za 9 lat będzie stulecie dojścia Hitlera właśnie do władzy w 2033 i trochę ten wzrost prawicowych nastrojów może nam przypomnieć właśnie te czasy bardzo burzliwe, bardzo dużych politycznych konfliktów, które miały miejsce i w Polsce 100 lat temu, tak, ale także właśnie w Niemczech,
czy w krajach zachodniej Europy. Oczywiście to była inna sprawa, narastało zagrożenie komunizmem, inna była pozycja przedsoborowego, przecież jeszcze wtedy Kościoła katolickiego, inaczej wyglądała sprawa chociażby no, tego świata pozaeuropejskiego, czy też pozycji Stanów Zjednoczonych, która w sumie no, była i tak silna po I wojnie światowej, ale to jeszcze nie było takie mocarstwo jak dziś. Myślę, że powinniśmy doszukiwać się jednak analogii w tym wzroście ruchów prawicowych i w radykalizacji nastrojów, w populizmie. No to, że ktoś taki jak Donald Trump dojdzie do władzy w USA, to też może jednak napawać niepokojem w kontekście analogii jego zachowań z Hitlerem. Niektórzy powiedzą, nie no przesada, no jak Trump, Hitler przecież to, ale moim zdaniem jak się porówna na przykład styl wypowiedzi Trumpa i styl wypowiedzi Adolfa, może nie powinienem mówić bo zaraz tego nazwiska, które wypowiedziałem, bo zaraz będzie demonetyzacja, ale to może wyciszycie. No to jest dużo podobieństw. Podobne oderwanie, podobny stopień być może narcyzmu, oderwania od rzeczywistości, mówienia o sobie w samych superlatywach, to są takie wielkie kwantyfikatory używane przez zarówno przez Trumpa, jak przez Hitlera, jak się trochę poszpera w tych przemówieniach Hitlera, no to one były bardzo populistyczne i podobnie dziś Donald Trump, który no, jawi się jako jednak zwolennik autorytaryzmu. Tu są pewne analogie. Oczywiście zachowujemy proporcje, bo to nie da się jedno innego powiedzieć, bo wiemy do czego doprowadził Hitler, no ale oby do jakiejś tragedii też na świecie, do jakiejś III wojny światowej nie doprowadził Trump. Może nie ma co aż tak z drugiej strony jego się bać, bo pamiętamy, że jego polityka zagraniczna no, nie była jakaś katastrofalna, nie było jakiejś wielkiej katastrofy, było dużo takiej niefrasobliwości, chociażby relacja z Koreą Północną, no ale sam wzrost populizmów, sam wzrost oderwania od rzeczywistości na poziomie takim społecznym, oddolnym, internetowym, powiedziałbym, tutaj bym poszukiwał jakiejś analogii i zastanowił się nad tym, jak to jest, że w dobie nowoczesnych mediów, w dobie internetu, no powtarzane są schematy, chociażby antysemityzm, który w wykonaniu Grzegorza Brauna tutaj wspomnianego, no to co on mówi, no to można otworzyć tu chociażby broszury ojca Kolbe Maksymiliana, o którym ostatnio jest zresztą głośno, czy też innych różnych no, takich antysemickich twórców z dwudziestolecia międzywojennego i są pewne analogie, ale nigdy takiej analogii stuprocentowej pewnie nie będzie, no mamy inne czasy, wydaje mi się, że jednak są lepsze te czasy niż niegdyś i mam nadzieję, że jeśli chodzi o jakąś wielką wojnę, no to tej analogii przede wszystkim tutaj nie będzie. Teraz przeszlibyśmy w głównej mierze do pytań, które się pojawiły na czacie i teraz akurat dość trafne pytanie, jeżeli chodzi o tematykę, którą mieliśmy, ponieważ pani Paulina pyta, chciałbym prosić o komentarz w kwestii tak wojny hybrydowej, a lepiej dezinformacji płynącej z rosyjskiej propagandy, między innymi w mediach społecznościowych. Tak, no to jest bardzo dobre pytanie, dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Myślę, że no, chociaż jest to też pytanie ogólne i zastanawiam się od czego zacząć, no przede wszystkim na pewno działania oddolne są tutaj ważne, żeby nawet jeżeli ktoś no, ma chwilkę czasu na tym Twitterze czasem odpowiedzieć, jak widzi, że ktoś dezinformuje, z drugiej strony wiem, że no, nie zawsze jest na to ochota, bo tych botów, tych troli, jakkolwiek ich nie nazwiemy, jest bardzo dużo. Myślę, że Elon Musk niestety się do tego też przyczynia, że jest taki bajzel na tym X-ie, ale też inne media społecznościowe, uważam, czy portale właśnie społecznościowe powinny nad moderacją popracować. Tu nie chodzi o cenzurę, ale chodzi o to, żeby przekaz, który jest jawnie toksyczny, jawnie destrukcyjny, nie miał wpływu na decyzje polityczne ludzi. No i to, co dzieje się, jeśli chodzi o skrajną prawicę, chociażby we Francji, to też jest w jakiejś mierze, czy też w USA, to też jest w jakiejś mierze no, skutek powiedziałbym nadmiernej wolności słowa, ale to bardzo źle by zabrzmiało, więc powiem, że braku pewnej jednak moderacji treści, które często są dezinformujące, często to są fake newsy. Niestety Rosja sobie radzi bardzo dobrze na tym polu dezinformacji. Mamy w Polsce środowiska, które też no, jawnie są niektóre prorosyjskie, ale też bym zwrócił uwagę na to, że niektórzy pośrednio niestety działają na rzecz Rosji, bo to nie trzeba być agentem rosyjskim i popierać wprost Rosję, żeby działać na jej korzyść w takim tutaj informacyjnym, powiedzmy, świecie.
I pamiętajmy, że taktyka Rosji, jeśli chodzi o wojnę taką informacyjną, to jest podgrzewanie skrajności, teoria podkowy, dwóch biegunów. I im zależy na tym, żeby destabilizować przestrzeń publiczną, więc w tym przypadku no właśnie od tych skrajności bym jednak trochę odchodził. I jeżeli ktoś działa destabilizująco na przestrzeń publiczną w Polsce, no to jest podejrzany, może nie o bezpośrednie kontakty z Rosją, ale przynajmniej o pośrednią, czasem nieświadomą pracę na rzecz właśnie tutaj Rosji, bo to, co jest na niekorzyść Zachodu, na niekorzyść Polski, jest na korzyść niestety Rosji. Jeśli chodzi o wojnę hybrydową, no to mamy sytuację, która jest na polskiej granicy, jest to rzecz niebezpieczna. No i widzimy, że oni się po prostu posuną, Rosja i Białoruś, czyli posuwają się do wszystkiego, żeby tylko tutaj używają no, ludzi, którzy chcą się przedostać do lepszego świata, traktują ich instrumentalnie bardzo często i to jest bardzo negatywne. Mam nadzieję, że temu państwo polskie powinno się przeciwstawiać i uważam, że państwo polskie powinno bardziej radykalnie działać względem środowisk dezinformacyjnych prorosyjskich. To jest taki mój postulat, który mógłbym tutaj sformułować. Pan Łukasz pyta, panie Łukrza, czy dla pana symetryzm to coś złego? Czy symetryści muszą ciągle dostawać po tyłku za pragnienie spokojnego patrzenia na świat i wybierania z każdej ze stron plusów bez poddaństwa? No ciekawe pytanie. Zasadniczo zależy, jak zdefiniujemy ten symetryzm, bo jeżeli symetryzm zdefiniujemy jako pogląd, że zawsze każda strona ma trochę racji, no to to jest absurdalny pogląd, który należy odrzucić i to jest pogląd, który pośrednio wspiera właśnie tę złą stronę, bo jeżeli ktoś nie ma absolutnie racji albo też ktoś działa absolutnie niemoralnie i są jacyś jego przeciwnicy, którzy mówią prawdę i którzy działają moralnie, no to nie możemy stanąć po środku, tak jak na przykład nie możemy stanąć po środku tutaj konfliktu Rosji z Zachodem i twierdzić, że no ale Rosja trochę ma racji, bo coś tam, bo Zachód nie jest wcale taki fajny, no Zachód może nie być dla kogoś fajny, ale jednak czy chociażby pomiędzy Rosją a Ukrainą, tak, no Rosja napadła na niepodległe państwo ukraińskie, jest to zbrodnicza napaść, jest to zbrodnicza wojna i nie można stawać po środku, ale co innego, jeśli chodzi o faktycznie jakieś takie zrównoważone podejście, czyli takie nieideologiczne, no ja uważam, że jak najbardziej najpierw człowiek, a później ideologia. I jeżeli symetryzm byśmy zdefiniowali trochę inaczej niż ta definicja ma miejsce właśnie dziś w przestrzeni publicznej polskiej, jako jakieś zrównoważenie, jako niesekciarstwo, jako niepartyjniactwo, no to oczywiście do czegoś takiego bym nic nie miał, ale to bym zastosował dla porządku jakiegoś takiego definicyjnego, jednak trochę inne sformułowanie, jak na przykład, no nie wiem, właśnie ten centryzm, o którym pan redaktor mówił wcześniej, albo radykalny centrum. I teraz pan Mateusz pyta, a teraz TVP jest święta? Czy co? Teraz TVP czy jest święta obecnie? Czy jest święta? Przepraszam za... O, piesek tam. Piesek potwierdza, że TVP nie jest święta, bo w ogóle nie ma czegoś takiego jak świętość w przestrzeni publicznej. Taka kategoria funkcjonuje w Kościele katolickim. Uważam, że jest absolutnie błędna, bo nie ma doskonałych bytów w przyrodzie, ani w cywilizacji. Nie, TVP obecne no, nie jest na pewno święte, ale jest lepsze, uważam, niż to, co było wcześniej, bo poziom propagandy jest jednak niższy. Wiadomo, że są nieraz nieobiektywne, tam zdarzają się materiały, ale tak jak rozmawialiśmy, no, czy jest możliwe obiektywne dziennikarstwo. Na pewno jest trochę lepiej. No, myślę, że każdy, kto ma dobrą wolę i kto no, nie jest, powiedzmy, jakoś bardzo zapośredniczony w to myślenie sekciarskie, partyjne PiSu, no to powie, że jest trochę lepiej. Oczywiście też nie zachęcam, żeby popadać jakby w sektę drugiej strony, bo też zdarza się sekciarskie myślenie po stronie tej liberalnej. No, ale myślę, że jest lepiej ogólnie, jest lepiej. No, nie ma aż takiej propagandy, aż takiego oderwania do rzeczywistości. I teraz kolejne pytanie, teraz dość przyjemne. Pani Wiktoria pyta, jakie są pana zainteresowania poza polityką, historią i filozofią? Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Moje zainteresowania, no to czasem sport się obejrzy. Tutaj troszkę skrytykowałem dziennikarstwo sportowe, ale zasadniczo to wiadomo, teraz trwają Mistrzostwa Europy i no i zerkam tam na te mecze, chociaż mogłaby być trochę lepsza gra czasem. Ja lubię kinematografię, lubię filmy dokumentalne oczywiście, ale też filmy fabularne.
no, nie tylko te współczesne, ale również te z trochę wcześniejszych lat. Uważam, że to są ponadczasowe niektóre dzieła, które polecam każdemu. No, warto w lata 80., 70., właściwie też 60., a jak ktoś jeszcze ma cierpliwość, to i 40., czy 30., czy 50. właśnie amerykańskiego kina. No, amerykańskie kino jest na pewno ciekawe, choć teraz wiadomo, dużo jest komercji, lubię też kino japońskie, czy kino europejskie. No, oczywiście literatura, chociaż ostatnio czytam książki związane z przede wszystkim jakimiś politycznymi sprawami. No i moją taką też interesuje się, nie wiem, czy to się chyba nie mieści w polityce, czy filozofii, czy historii, sekty. Interesuje mnie mechanizm właśnie myślenia takie, skąd się bierze sekciarstwo? Myślę, że w Polsce niestety jest tego dużo. Jak to jest, że jeden człowiek jest w stanie taką władzę nad umysłem pojedynczych ludzi, czy całych mas zyskać, że oni są w stanie podejmować nieracjonalne decyzje? Tak, to no, jest wiele rzeczy, którymi się człowiek interesuje, no, ale wymieniłbym na pierwszym miejscu właśnie kinematografię, poza tymi wymienionymi. A ogląda pan polskie kino, które jest, że tak powiem, teraz? Jakie filmy się obecnie pojawiają? Czy w ogóle lubi pan obecnie polską kinematografię? Przyznam, że trochę bardziej śledzę zagraniczną i polską, tak, ale z wcześniejszych lat. No, między innymi na przykład nie wiem, takie reżysery jak Krzysztof Kieślowski, jeden z moich ulubionych, czy też filmy takie trochę kultowe z lat 90., które tak naprawdę trącą bardzo myszką, ale można je czasem obejrzeć dla przypomnienia sobie tutaj pewnych. No teraz film Pojedynek jest filmem, na który czekam. Akurat mój kolega tam bierze udział w produkcji i no, zapowiada się ciekawie. Będzie grał Bogusław Linda i jeden z, nie pomnę teraz nazwiska, z gwiazdorów Gry o Tron. Także no, czasem też takie produkcje historyczne są ciekawe, aczkolwiek ostatnio, no, zwłaszcza Zapisu, to z tymi dotowanymi przez państwo filmami różnie bywało. No ale bywały też filmy historyczne ciekawe, jak chociażby Smarzowskiego niektóre, czy też powiedzmy innych twórców. Oglądał pan, no nie film, ale serial 1670, no ostatnio dość popularny wśród Polaków. Tak, oglądałem. Oglądałem trochę, powiem szczerze, że tak do końca mi ten humor nie podszedł tak, jak myślałem, że tutaj będę się śmiał do rozpuku. Nie wiem, no tak czasem to jest takie subiektywne, powiedzmy, podejście do komedii. Każdy ma trochę inne poczucie humoru. No, ja na przykład preferuję za chwilę dalszy ciąg programu. To jest taki legendarny program z lat 90. Polecam Mann, Materna, Szcześniak, Wasowski, Stegenka. Ale no, niektóre odcinki oglądałem, 1670. Bardzo ciekawy sposób wyśmiewały pewne wady polskie. No, na pewno nie należy się obrażać na to, bo pamiętamy chociażby z historii kabaretu tej, że czasem takie właśnie quasi trochę polityczno-społeczne właśnie kabarety, czy też jakieś produkcje komediowe mogą w bardzo dobry sposób komentować bieżącą rzeczywistość. Także nie jestem jakimś może zapalonym fanem 1670, ale tak, oglądałem niektóre odcinki produkcji OK. Teraz już z przyjemnych tematów znowu przeskakujemy do trochę trudniejszych. Pan Adrian pyta, czy odłączenie się Razem od Nowej Lewicy to wyrok śmierci dla obu partii? Czy widzi pan szansę na powstanie tej rozsądnej lewicy w Polsce? Właśnie, to jest ciekawe. Czym byłaby ta rozsądna lewica w Polsce? Gdzie tu jest jakiś temat? No ja uważam, że lewica powinna bardziej się zająć kwestią właśnie rozdziału kościoła od państwa, ale naprawdę trochę pewne rzeczy trochę bardziej radykalnie sformułować, nie bać się tego, że to jest taki zawsze, że wyrok śmierci na partię, która głosi jakieś tam no, krytyczne co do obecnego stanu kościoła kwestie. Uważam, że w tym temacie jest duże pole do popisu dla takiej partii, która no, być może nie powinna się nazywać właśnie lewica, ale to z przyczyn czysto marketingowych, może bardziej pójść w taką liberalną lewicowość i akcentować kwestie właśnie liberalne, chociaż wiem, że tutaj by się niektórzy bardzo do tego negatywnie nastawili, bo to okazało się, że to są słynne lipki, no ale mogą być, no wiecie, w polityce czasem trzeba, wydaje mi się, trochę manewrować,
I jeśli chodzi o Nową Lewicę i Razem, no jeżeli oni się podzielą, no to nie widzę specjalnej przyszłości, ale może najpierw musi być trochę znów taki moment, powiedzmy, kryzysu, jaki mieliśmy po wyborach w 2015 roku na Lewicy, kiedy Lewica się w ogóle nie dostała przecież do parlamentu. Pamiętamy Janusza Palikota, który w czasach, które wcale nie były jakieś mocno antyklerykalne, głosił właśnie takie, powiedzmy, no, radykalne postulaty w kwestii właśnie, powiedzmy, kościoła. I to jednak udało się na krótką oczywiście metę, ale wydaje mi się, że to z takich powodów personalnych, bardziej strukturalnych, to tak właśnie poszło później. No, przede wszystkim kwestie klimatu, które są bardzo ważne. Dzisiaj nie wspomnieliśmy o tym, ale należy tutaj wspomnieć. Tu akurat uważam, że bardzo dobrze, że Lewica ten temat porusza, bo no, globalne ocieplenie jest faktem, zmiany klimatyczne są faktem. Problemem Polski jest to, że ta transformacja energetyczna nie została niestety doprowadzona do końca, to w ogóle nie chcę o tym mówić, ale chyba w jakiejś mierze nawet rozpoczęta. I to są problemy, o których Lewica może mówić tradycyjnie, no mówi Lewica o kwestiach wykluczenia tam mniejszości narodowych czy seksualnych, tak w przypadku u nas wiadomo, że to prawo dosyć odstaje od norm zachodnich, trochę te kwestie przyjmuje Donald Tusk, no więc tu trzeba by, taka partia musiałaby działać w kierunku, no podejmować tematy, których na przykład Tusk się boi podjąć i zobaczyć, może coś, co się okaże, co na tę chwilę jest postrzegane jako zbyt radykalne, akurat się wstrzeli w jakiś moment taki, powiedzmy, dziejowy w polityce i taka partia by mogła dużo zyskać. Jeszcze raz podkreślę, że te tematy kościelne wymagają na pewno jakiejś interwencji takiej, powiedzmy, politycznej i w to bym szedł, jeśli miałbym cokolwiek tutaj skromnie doradzać. Teraz pan Łukasz również pyta, w jaką stronę idziemy jako wyborcy i nasze prawo czynne do głosowania, głosując na ludzi, którzy nic z sobą nie reprezentują. No to jest problem. No jak słyszę, że Wanda Nowicka tak jest oskarżana w internecie o mobbing, o to, że w ogóle nie przestrzega praw pracowniczych, że płaci jakieś grosze zaangażowanemu działaczowi, no a na zewnątrz właśnie hasła górnolotne. To, co widziałem w prawicy, czyli totalna hipokryzja u konserwatystów, czy też co czasem widzę w tych liberalnych środowiskach, czyli sekciarskie myślenie, nie za bardzo faktycznie nastraja optymistycznie, ale no z drugiej strony no, kogoś trzeba wybrać. No jakoś tak jest, że do polityki idą często ludzie, którzy nie mają osiągnięć w innych, powiedzmy, na innych płaszczyznach. To jest dosyć, jak już człowiek się wstrzeli, dosyć łatwa kariera polityczna. W polityce też jest negatywna selekcja, bo ludzie, którzy na przykład nie są w stanie swoim przyjacielowi, wbić przysłowiowego noża w plecy, no to oni są eliminowani, bo ktoś im właśnie nóż w plecy polityczny wbije. Polityka jest bardzo brudną sprawą. Już nie będę cytował tego słynnego powiedzenia o kiełbasie i właśnie polityce. No w jaką stronę idziemy? Powiedzielibyśmy, że w niezbyt dobrą, ale mam nadzieję, że jednak wciąż większość ludzi w Polsce jest rozsądnych i na to bym stawił. Teraz już tak powoli kończymy, jeszcze z 3 pytanka wylądują, ostatnie ode mnie. Pan Piotrek pyta, u nas niektórzy czczą Burego albo Ognia, którzy też czynny o znamionach ludobójstwa na sumieniu i jakoś nie przepraszamy za nich. To jest analogiczna sytuacja jak z Banderą. No właśnie, to jest ta kwestia polskiego nacjonalizmu, który sprawia, że patrzymy, ja wiem, bo ja miałem takie właśnie spojrzenie, absolutnie bezkrytycznie na to, co jest polskie, a bardzo krytycznie na to, co jest zewnętrzne, również w tym wymiarze historycznym, no to skala, powiedzmy, działania, wiadomo, Burego czy Ognia była mniejsza, jeśli chodzi o ofiary i tak dalej, ale to no, nie były krystalicznie czyste postacie, to jest oczywiste. Uważam, że powinniśmy móc rozliczyć się też z historią własną, zanim zaczniemy innych rozliczać, bo to jest tak, no, tak jak z takim samokrytycznym podejściem, że ja uważam, tak trochę mówiąc publicystycznie, że odróżniam osobę normalną od trochę innej niż normalna, pod takim względem, że osoba normalna jest w stanie na siebie spojrzeć krytycznie, a osoba, która ma niestety jakieś, powiedzmy, zaburzenia autopercepcji, no to nie będzie w stanie tak
na to spojrzeć na siebie krytycznie i będzie powielać te same błędy i ostatecznie będzie jedna wielka katastrofa w życiu prywatnym, a czasem w innym. I tak samo jest z historią, z takim spojrzeniem na siebie jako na zbiorowość, bo tutaj no, czasem Piotr Napierała jest krytykowany, już wspomnieliśmy o nim, ale przytoczę za to, że za bardzo tutaj krytykuje Polskę i tak dalej. Może czasem ja bym też użył innych sformułowań, ale zasadniczo no to powinniśmy móc się rozliczyć z naszą historią, spojrzeć krytycznie na polską historię, na nasze wyobrażenie o naszej historii i później pójść do przodu będziemy w stanie, no bo jeżeli będziemy cały czas te stare grzechy powtarzać, no to nic z tego za bardzo dobrego nie wyjdzie. Jeśli chodzi o Banderę i ten nacjonalizm ukraiński, no to wiadomo, że tu były straszne rzeczy, straszna ideologia zjadliwa, destrukcyjna doprowadziła do hekatomby na Wołyniu, no ale mam wrażenie, że niektórzy, którzy dzisiaj krzyczą o tym Wołyniu, to nie mają w ogóle w swoim umyśle pamięci o ofiarach, tylko robią to, żeby dopiec Ukraińcom, żeby prorosyjską propagandę powielać, no jak widzę, jak niektórzy nawet breloczki sprzedają, tam jest taka fundacja tej Katarzyny Sokołowskiej, Wołyń pamiętamy, i ona tam i kubki, i jakieś breloczki właśnie sprzedaje, koszulki oczywiście, Wołyń 43, tak? No to trochę to jest niepoważne. No i tak bym odpowiedział. No, Wołyń jest, ta kwestia banderyzmu jest traktowana instrumentalnie. Ostatnio zrobiłem wywiad z wolontariuszem, który był na Ukrainie, on oczywiście powiedział, że tak, oczywiście no, zdarzają się jednostkowe przypadki nacjonalizmu jakiegoś i tak dalej, ale tego nie można uogólniać do całości. No i pamiętajmy, że w naszym interesie jest to, żeby Ukraina nie przegrała z Rosją, i powinniśmy też nauczyć się trochę w przyszłość patrzeć, bo to przyszłość jest ważniejsza niż przeszłość. Przeszłość też jest ważna, jest jakimś fundamentem, ale no, żyjemy tym, co jest teraz i tym, co będzie, a mniej tym, co było. Teraz lecimy z ostatnim pytaniem od widza. Pan Łuki pyta, a co powie pan o europarlamentarzyście z Cypru, Fidasie Panayotiu, który wcześniej był youtuberem, a w swojej kampanii mówił wprost, iż nie opowiada się za niczym i ma gdzieś polityka. No to taki kazus trochę Konunowicza, czy też powiedzmy nawet Zamiejskiego, tak, który przecież nie był politykiem. Nie chcę Konunowicza do Zamiejskiego porównywać, ale jakby chodzi o to, że osoby takie zaskakujące się pojawiają w polityce, które wcześniej nie funkcjonowały jako polityk. No, to, co tutaj pan redaktor przeczytał to pytanie od widza, pozdrawiam też tutaj wszystkich oglądających od razu, że no nam pokazuje, że faktycznie jest jakiś problem z tą klasą polityczną, że ludzie mają dosyć ciągle to samo, nic się nie zmienia. No ale to jest problem taki ogólnoludzki, wydaje mi się, nie tylko polityczny. I może u nas się pojawi ktoś taki, kto, no Krzysztof Stanowski, tak, ma apetyt na kandydaturę w wyborach prezydenckich, no ale to raczej będzie bliżej, myślę, z całym szacunkiem do Stanowskiego, ale jednak troszkę bliżej Konunowicza niż Zamiejskiego, wątpię, żeby odniósł polityczny sukces. Może będę odszczekiwał to, ale no, nie wydaje mi się na ten moment. Teraz będziemy szli z moim ostatnim pytaniem na dzisiejszy wywiad. Ja z reguły mam coś takiego, że zaczynam w dość przyjemny sposób, kończę w dość śmieszny sposób. Dzisiaj jest pewnego rodzaju konsensus tego wszystkiego, jakiś taki kompromis. Symetryzm. Tak, symetryzm, istne centrum, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Mianowicie spytam o sprawę śmieszną, jednak nie każdemu w tej sprawie jest do śmiechu. Ostatnio mieliśmy sytuację, że panu Bartosiakowi odjęto doktorat, teraz zwraca się do niego panie magistrze. Co w ogóle pan sądzi o tej sytuacji? Uważam, że to jest kompromitacja Bartosiaka. On tutaj robił za eksperta, wypowiadał takie ciekawie brzmiące słowa. Bardzo dobrze robił Piotr Napierała, że go demaskował. Mówili, że on ma jakąś obsesję, ale to nie była obsesja. To było po prostu no, słuszne jakby demaskowanie takiego dyzmy polskiego internetu, bo dla mnie Jacek Bartosiak jest pewnego rodzaju dyzmą. No to, co on jest również wedle tego, powiedzmy, postanowienia tutaj o odebraniu mu doktoratu, jest złodziejem intelektualnym. No jeżeli ktoś w taki sposób postępuje, wydaje
splagiatowany doktorat jako książkę, buduje na tym swoją karierę, to czy on nie pomyślał, że to jednak wyjdzie kiedyś, no to trzeba być chyba jakimś psycholem, żeby nie pójść po rozum do głowy i nie pomyśleć, słuchaj, no ale to jest za duże ryzyko, jednak może bardziej się przyłożyć. No. Co do Bartosiaka, jest dużo różnych podejrzeń. Ja uważam, że on powinien być skończony, że jakieś w ogóle jego tłumaczenia są żenujące. On nie chce upublicznić takiego szczegółowego rozpisania tutaj Polskiej Akademii Nauk tych jego splagiatowanych fragmentów. No widać, jakby nie miał nic do ukrycia, to by to opublikował. Broni się tylko tym, że ma sporą grupę wyznawców. Ja nie chcę jakby tych ludzi krytykować, bo od tego chciałbym trochę odejść. No ale oni są trochę ofiarami tego właśnie języka, na który ja też kiedyś się nabrałem. Pamiętam, jak pierwszy raz włączyłem Bartosiaka i słyszę Rimland, Heartland. Tutaj pił, ale mówię, ale facet, ale ciekawie mówi, polityka zagraniczna, no fenomenalna, ale tak zacząłem później słuchać, jakoś przestał mnie przekonywać, a ta jego armia nowego wzoru, no przecież to był sabotaż, tutaj specjaliści to po prostu wyśmiali, jeżeli by to zostało zastosowane, no to by chyba nic nie zostało z naszej armii, tak więc to też jest podejrzane, dlaczego taki tutaj sabotaż został uskuteczniony, no ale że pan Bartosiak to są kliki, to są wyświetlenia, tu rozmawialiśmy, to jest dobrze, panie redaktorze, pan wybrał, że to akurat o Bartosiaku na koniec, mówiliśmy o obiektywnym dziennikarstwie, no to albo właśnie robimy jakąś rzetelność, albo idziemy stricte na kliki i zapraszamy Bartosiaka, który tak naprawdę nie ma nic ciekawego do powiedzenia i jest osobą skompromitowaną po tym odebraniu mu doktoratu, no właśnie, albo rzetelność i może troszkę mniej tych kliczków i zapraszamy kogoś, kto jest bardziej kompetentny, no ale nie ma za sobą takiej całej sekty, albo właśnie patrzymy, jak być może pan Zychowicz, jak być może Radio Wnet, po prostu na kliki i wtedy zapraszamy Bartosiaka, ale w ten sposób również się kompromitujemy razem z nim. No, każdy ma wolną drogę do tego, ale ja też mam wolną drogę do, i tak jak i państwo, żeby to w swój sposób ocenić. Z tej strony Natan Chwalewski, a moim, jak i państwa gościem był dzisiaj Krzysztof Fuksza w bardzo wyczerpującym wywiadzie. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana redaktora, pozdrawiam całą redakcję Politics Now i pozdrawiam wszystkich widzów. Zachęcam do odwiedzenia mojego kanału Krzysztof Fuksza na YouTube, jak i do mojego konta na X. Dziękuję serdecznie.